Dziś jestem w miejscu, w którym Wody Polskie chcą zbudować zbiornik retencyjny nad Czarną Ładą w Puszczy Solskiej. Sama rzeka zachowała tutaj meandry, a jej dolina wciąż jest pełna pięknych podmokłości. To bagno, które trzyma wodę i nie potrzebuje żadnego zbiornika, żeby to robić. Dookoła w dolinie same łąki, nieużytki i lasy. Pokażę Wam z drona, jak to wygląda z góry. Dzisiaj przez kilkadziesiąt minut spaceru po tych łąkach obserwowałem sokoła wędrownego, dwa kopczyki, bekasika, stada łęczaków, krwawodziobów i inne bardziej pospolite ptaki. Budowa zbiornika retencyjnego w takim miejscu jest po prostu destrukcją przyrody. Nie da się tego inaczej określić. A naturalna retencja, którą tutaj widać, w zupełności wystarcza do tego, żeby w okolicy nie było suszy. Jedynym, co na tych łąkach można by poprawić dla lepszego przeciwdziałania suszom i powodziom, jest, zgadnijcie, zasypanie rowów melioracyjnych bądź ich przegrodzenie miejscowe, zasypanie fragmentów, wszystko jedno. Jak widzicie na zdjęciach z góry, te wszystkie łąki tutaj za mną są zmeliorowane. Po co? Aktualnie już na pewno po nic. Nie twierdzę, że kiedyś nie miało to sensu. Być może ktoś tutaj miał interes w tym, żeby je zmeliorować w jakimś celu, ale dzisiaj nie pełnią już one żadnej funkcji, znaczy te rowy, jeśli chodzi o obieg wody. Żadnej pozytywnej funkcji. Niestety tylko odprowadzają wodę, przyczyniając się zarówno do suszy, jak i do szybszych wezbrań, czyli do tworzenia powodzi. Podsumowując dzisiejszy krótki filmik, uważam, że przekształcenie takich pięknych, bardzo cennych przyrodniczo miejsc w zbiornik retencyjny jest absurdem, jest sposobem na wybitnie nieefektywne wykorzystanie środków i jest destrukcją przyrody, na co nie zgadzam się. W czasie antropogenicznej zmiany klimatu, szóstego wielkiego wymierania gatunków na Ziemi spowodowanego działalnością człowieka, nie tylko ja nie zgadzam się na to, co się dzieje, po prostu nie możemy sobie na to pozwolić. Każde przekształcenie przyrody wiąże się z wymarciem lokalnych populacji różnych gatunków. Populacje te często rzadkich, na przykład ptaków czy roślin, zastępowane są w przypadku budowy zbiornika wodnego gatunkami pospolitymi. Z kilkunastu gatunków ptaków, które dzisiaj zobaczyłem tu w zasadzie w kilka minut, pozostanie po budowie zbiornika krzyżówka i kormoran. Po prostu bieda.